Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek Stone i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Assassin's Creed Odyssey. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, między innymi, zrobiliśmy całą wyspę Andros, albo Skiros, nie, chyba Skiros robiliśmy w poprzednim odcinku. Zeksplorowaliśmy sobie tą wyspę, a na Andros byliśmy dwa odcinki temu, gdzie ulepszyliśmy swoją włócznię. W każdym razie teraz eksplorujemy kolejną pominiętą jakby niejako przeze mnie wyspę, czyli EUB. Następnie zapewne będziemy eksplorować tutaj Lokyrdię, w której w ogóle mamy... moglibyśmy w sumie pomóc armii broniącej, no ale zanim pewnie tam dojdę, to już tutaj się ta bitwa dawno odbędzie. W każdym razie, jaki jest plan dzisiejszy odcinek? Plan dzisiejszy odcinek jest taki, że eksplorujemy całą tą wyspę, ale przede wszystkim robimy zadanie, które teraz mamy śledzone, kto raz był niewolnikiem, gdzie skradziono jakąś wazę dla pewnego bogatego mieszczanina. Także chodźmy, mamy pogadać z jednym z jego niewolników, który miał nieco wypytać w porcie, czy ktoś czegoś nie widział, także chodźmy i pogadajmy z nim. Your master tells me you might have learned something about the missing vase. I have, but I'll need something from you before I can talk about it. I have a working agreement with your master. We're all on the same side, so tell me what you need. You're a rose amongst the weeds. So what do you need? I'm hoping that after you retrieve the vase, you'll tell my master that I told the bandits to loot the house. Why would you want to do that? After the summer solstice, my master plans to give me my freedom. But I don't want it. I'm hoping that if I take partial blame for the crime, I can offer my continued servitude as atonement. That's ridiculous. But I'll think about it. Now, tell me about the bandits. Other slaves in the area assure me that the bandits from the northern hills of Mount Ohi are the ones ransacking the nearby homes. Dobra, tego jeszcze nie było. Niewolnik, który nie chce uzyskać wolności. Co? Jakby... Nie wiem, mam nadzieję, że będzie opcja powiedz dla tego... pana jego, że on po prostu chce pozostać u niego na służbie. Może go zatrudni jako niewolnika, będzie mu płacił, no cokolwiek, ale kuźwa mać, no... Takie to trochę niedorzeczne. The northern hills of Mount Ohi. Is there a more precise place I should look for these bandits? The slaves mentioned there's a copper mine in the area. That's where I'd put my hideout if I was a bandit. I'm curious why you're not excited to have your freedom. With my master, I have purpose, responsibilities, food and shelter. All the things I wouldn't have on my own. With your freedom, you can acquire all that, you know. We all have different circumstances and abilities, Mistios. This life offers me the best chance of survival. No a może pójdzie z nami? W sumie też jest jakaś opcja, mógłby przecież podróżować z nami. Mieć wyżywienie, mieć jakby rodzinę. No, zobaczymy, jak się rozwinie. I will go find these bandits and get your master's vase. Remember what we talked about when you return it to my master. No dobra, tak by the way, bo w ogóle w tej lokacji też mamy coś do znalezienia, tutaj też mamy jakiegoś pana tego. Weźmy sobie Ikarosa i poszukajmy tych skrzyń, skoro mamy je znaleźć, to na szybko to też zrobimy, bo to jest jako taka mniejsza, powiedzmy, wioska, gdzie nie mamy poszczególnych lokacji, tylko jest jako całość brana pod uwagę. Tak, Cassandra, pamiętam to jeszcze, spokojnie, tu pewnie musimy wejść do środka. Tylko jak tu wejść do środka? Zapewne tędy, dokładnie. Dobra, także wchodzimy sobie po drabinie. I sobie zbierzemy ten skarbik. Oj, ktoś mnie atakuje. A, okej. Okay. Pan mieszczanin mnie zaczął atakować, a to ciekawe. Życie mu chyba niemiłe bardzo. W sumie mogłem go nie zabijać. W sumie to mogłem go tylko głuszyć, ale dobra. Cóż. Trochę too late. Także idziemy po kolejną skrzynkę. W razie czego mam nadzieję, że nie zapomnę chować broni, to w razie czego będę cywili ogłuszał, nie ma po co. Nie ma potrzeby, żeby ginęli tak naprawdę, tym bardziej broniąc swojego, jakby nie patrzeć, przybytku. Trochę to było z mojej strony skurwysyńskie. A, dobra, tu mamy skrzynkę, tak? Czy tutaj jeszcze gdzieś była? Bo jestem praktycznie pewien, że gdzieś tu... A, dobra, na samej górze, no właśnie. Dobrze, myślałem, że tu gdzieś była skrzynka, także spinamy się. I tutaj ją mamy, proszę bardzo, już mam nadzieję, nikt mnie nie zaatakuje.
Dobra. Także spadamy stąd i tu jest ostatni ze skarbów. Też oczywiście po drodze do kryjówki bandytów zrobimy pewnie jakieś pytajniki, bo tutaj na tych wzgórzach, na które mamy iść, zapewne się jakieś znajdują. No i zobaczymy, tak jak mówię, jak ten quest się rozwinie. No, pierwszy raz się spotykam z niewolnikiem, który wolności nie chce. Nie wiem, być może on tak od dzieciństwa jest niewolnikiem i jakby nie wie, co to znaczy wolność. Ciężko stwierdzić. No, jeżeli chce zostać u tego swojego pana, znaczy, że mu tam raczej jest dobrze. No dobra, w każdym razie na północnych wzgórzach miało to być. Tak. Na północ, czyli gdzieś bardziej z tamtej strony. Tu w ogóle mamy jeden pytajnik, do którego trochę nam nie po drodze. Ale to zobaczymy jeszcze. Na szczęście w tej lokacji nie ma żadnej tablicy z zadaniami, tego nic mnie nie będzie korcić. Będziemy robić tylko pytajniki. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nas jeszcze pojawiły się jakieś questy od NPC-ów, takie losowo generowane. A to jeszcze zobaczymy. Na razie ciśniemy do tego pytajnika. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy. No, jedź, koniku, dobrze jechałeś. Spekulanci, to zadanie jest niedostępne. Nie mam tego pojęcia, co to było za zadanie. Mało mnie to też obchodzi. Od razu sobie znajdźmy bandytów. Aha, to jest, okej. No dobra. Dobra, czyli akurat to jest ten pytajnik, który mamy odwiedzić. Także co, lecimy zbadać go dokładniej. Tu jeszcze coś gdzieś mieliśmy ciekawego, skrzynkę. Tam mamy jeszcze paru panów przeciwników, bandytów. Także tutaj raczej nie będę miał skrupułów przed zabijaniem. I może sobie jeszcze potestujemy nasze nowe umiejętności ulepszone, między innymi przede wszystkim w sumie tą umiejętność z doskakiwaniem. Bo generalnie to szukamy dzbana. Zobaczymy, czy się nam uda naszego zaginionego... Ej, na... Tytuł odcinka, zaginiony dzban. Żebym ja to zapamiętał. Mówię wam, tytuł odcinka, jeżeli nie zapomniałem, to jest zagubiony dzban. A jeżeli zapomniałem, napiszcie mi o tym w komentarzach, a ja to zmienię. Ale jestem geniuszem, dobra. Zapraszam pierwszego pana do krzaczków śmierci. Pana przy wejściu, przywódca bandytów, trzech więźniów, chyba dwa skarby. Akurat poszedł tą część. Okej. Dobra. O, i tu akurat też możemy sobie podejść. I troszeczkę ich, mam nadzieję, pozabijać. Przejdźmy sobie tutaj. Dobra, w sumie dobrze, że mnie zobaczył. Jeżeli podejdzie, to go zabiję. Podejdziesz pan, czy pan nie podejdziesz? Nie podejdziesz. To jakbyś się odwrócił, to by było zajebiście. Odwrócisz się, czy się nie odwrócisz? Trochę tu się małe zbiegowisko zrobiło. W teorii dałbym, znaczy nie dałbym rady ich wszystkich zabić jednym kombosem mojej umiejętności. No czy ten dzban się naprawdę nie odwróci? Zaryzykuję. O właśnie, dobra, na szczęście go tutaj wzięło. Tylko czy on podejdzie tu do mnie na górę? Podejdzie. Dobra, zabijamy go. Okej. Oczywiście nikt tego nie zauważył. To teraz ty chodź tutaj w krzaczki śmierci. Jakoś wcześniej nie używam tego gwizdania, ale to jest całkiem przydatne, tym bardziej, że oni są, mówię, naprawdę tak bardzo ślepi na to, że ich koledzy giną w krzakach, że masakra. Moim zdaniem aż tak nie powinno być. No dobra. Trochę sobie lokacje oczyściliśmy. Gdzie poszedł pan dowódca? Tamasz. Dobra, wiecie co? Dojebiemy sobie tutaj kumbo. Łombo. Teraz ty. I na jeszcze jednego mi nie starczyło, bo był za daleko. To co, jeszcze jedno combo tutaj? Jeszcze jedno, jolo. O. Jakie to jest czasami OP. Okej, dobra, tamten gościu wstał, to też do niego doskoczymy. Mam jeszcze te nasze magiczne punkty, także to nie będzie problem. Znaczy, to są punkty adrenaliny, może nie powinien mówić magiczne punkty. Jeden skarb od razu, przeokazjonalnie. Nie wiem, gdzie tu więźniowie są. Tam skarb jest jeden w środku, a drugi jest jeszcze tam. Dobra, to jeszcze pójdziemy po ten drugi skarb, zanim resztę. Coś czuję, że więźniowie są gdzieś w środku, tu nikogo nie widzę. Także zaczniemy od tej skrzynki. Dobra. I czekam, aż przywódca tutaj do nas wyjdzie, to powinno być już za chwilę. Tu mamy jednego więźnia, także zaraz sobie to obradamy. Gwizdań tu mi nic nie da chyba. Ale gościu zaraz powinien wyjść.
i będziemy mogli go sprzątnąć włócznią. No wyjdziesz tu, dzbanie, chodź tu. Chodź tu, idziesz tu, idziesz tu, dobra. A, tylko że się nie szczaił, że ja tu jestem. A nie, dobra, szczaił się, tylko w sumie trochę źle. O kurwa mać, nie, przytrzymać chciałem, fuck. Ty, gościu, jest bardzo dojebany, widzę. Okej. Także trzeba będzie uważać. Zdecydowanie. Kurwa, brak strzału, Jezus Maria, jestem jebany. Muszę sobie strzały zrobić. Zaraz. Dobra. To nas czeka chwila walki. Postaram się w sumie używać może tych moich umiejętności, zawsze trochę szybciej pójdzie. Wow, ale ja idealne uniki teraz zaczynam robić, jak ja to lubię. A, dobra, no teraz... No teraz mi idealny unik mi nie pyknął, ale to nic. Jezus Maria, jakbym przytrzymał, to by było dużo lepiej. On już by pewnie ginął pomału. Ale dobra, i tak nie powinno być zbytnich problemów. A, strzał ogłuszających też nie mam, okej. No to trochę niedobrze, ale to nic. Au. Okej, ała, o ty gnoju. Dziabongu, aż się muszę podleczyć. Zdyczka. Bożeś mnie mocno okaleczył. Panie, ojeju. Dobra, spokojnie. Nie jest to jakiś bardzo groźny przeciwnik, no ale trochę jednak krzepy ma. Nie wiem, czy by mi się go opłacało rekrutować. W każdym razie nie chcę nawet sprawdzać, niech ginie. Drugi raz muszę pamiętać, żeby używać kurczę tego przytrzymania. Dobra. Ty uciekaj, my idziemy do środka i zaraz poszukamy najwyżej pozostałych więźniów. Nie wiem, czy tu będą jeszcze jacyś panowie przeciwnicy, na pewno są więźniowie. Także uciekaj sobie. No nie, chyba tu już więcej nie ma żadnych przeciwników, tylko tutaj pewnie mamy skrzynkę i mamy pewnie w tej skrzynce tą wazę. Zaraz sobie to zobaczymy. No okej. Także waza jest, kopalnia miedzi i lokacja przy okazji ukończona, także możemy zwrócić wazę dla właściciela niewolników. Tylko no właśnie, jestem ciekaw, no zobaczymy jakie opcje w ogóle dialogowe będziemy mieli, bo mówię, ja bym to rozwiązał tak, że albo bym powiedział mu prawdę o tym, że on po prostu chce u niego zostać jako służba, albo po prostu bym mu zaproponował temu niewolnikowi, żeby dołączył do mnie do załogi, do statku. Jakby takie mam dwa pomysły, jakby tą sytuację rozwiązać, a zobaczymy, czy twórcy takie moje rozważania przewidzieli, no bo wiecie, no na pewno jakieś są tutaj już predefiniowane. No właśnie, nawet Cassandra ma kurde wątpliwości, no także jakieś opcje dialogowe jakieś tutaj na pewno będziemy mieli. Zobaczymy, jak bardzo one będą ciekawe, jak bardzo one będą takie, jakie chcę, żeby były. Także chodźmy, pogadajmy z tym panem tutaj. Have you found my vase? Yes. That's great news. Who took it? No właśnie, nie, wiecie co, ja nie chcę go kłamać. No nie mam opcji powiedzenia, że on chce z nim zostać, może to będzie gdzieś później. It was taken by bandits, hiding in the copper mine, north of here. Well, you returned it, so at least there's some justice. Here's the reward I promised. You know, your slave is very loyal. You've already granted him his freedom, but I think you should keep him on. He may even want that. Is it true? You want to stay? Yes, I do. Then why didn't you say something? It's not a slave's place to question his orders. Isn't that right, Mistios? Even though you're a slave, your life is still your own. You should have just asked your master to stay. Please accept my humblest apologies, master. I will never do it again. All is forgiven. It worked out the way it was supposed to. No właśnie, dobra. Właśnie o takie mi rozwiązanie tej sytuacji chodziło. Czy mogę z nim pogadać? You were right by not lying to my master. I don't know what I was thinking, but I'm glad you did what you did. No właśnie, i on jest zadowolony. Wilk syty owce, to cała zajebiście wyszło. Dobra, zaczniemy od tego pytajnika, który jest tak trochę na zadupiu, bo później mi się nie będzie chciało tam iść. Nie wiem, czy przepłynąć wodę, czy naokoło.
Znaczy w teorii chyba naokoło byłoby nawet szybciej, także może pójdziemy naokoło, nawet konno. Bo pływa się jednak dosyć powoli, szybciej na pewno koniem będzie tutaj nawet na przełaj gdzieś pojechać. Pobagować go trochę na jakichś górkach, górach, tego typu rzeczy. Gdzieś tutaj zresztą mamy właśnie ścieżkę nawet, także ścieżką pojedziemy. A, tam też mamy gdzieś punkt synchronizacji, być może on nam jeszcze pokaże jakieś pytajniki, ale to zobaczymy gdzieś tam po drodze. Na razie ciśniemy w kierunku tego, tu mamy pana niedźwiedzia, ale jebać go. Nie chce mi się z nim walczyć, kiedy indziej. I tu zapewne mamy jakiś obóz bandytów. Tak jest, ołtarz Posejdona. Czy oni mnie atakują od razu? No nie, przez to, że mnie niedźwiedź, serio? I nie mam strzał. No dobra. Muszę zabijać te zwierzęta, bo przez to mnie wykrywają zwykli przeciwnicy. Czytaj, bandyci na przykład. I później mam problemy, cholera. Żeby ich, kurde, zabijać jakoś sensownie. Bo przez to muszę z nimi walczyć, co zajmuje sporo czasu, niestety. Au. No umieraj, rzesz. Dobra, na szczęście tutaj akurat w tej lokacji ich zbytnio dużo nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście niedźwiedź już dawno mnie zostawił, a ci mnie nadal wykryli, co jest głupie bardzo. Chociaż nie, niedźwiedź chyba dziś jest, słyszę go gdzieś tam za mną. Dobra, chodź tu. Jezu, żeby zwykły łucznik był tak wytrzymały na ciosy. Zresztą nie jest oczywiście już tak odporny jak reszta, ale i tak. Dobra, zróbmy sobie w ten sposób. Ała, jeszcze mnie dziąbel odepchnął, umieraj. Dobra. Ło, jaki fajny finisher siadł. Wiecie, tak no look kill, czy coś. Nieważne. No, przeszukajmy sobie to i jeszcze gdzieś starożytna tabliczka. Zapewne przy ołtarzu gdzieś... A, dobra, tu chyba jest. Tak, jest, dobra. To podnieśmy ją. No i okej. Okay. Szansa na trafienie krytyczne dostałem. Okej. Okay. Dobra, idziemy na punkt widokowy. Mogę sobie zaznaczyć zdjęcie bez różnicy. O, ten niedźwiedź jebany. Chuj ci w dupę, niedźwiedziu. Mam 20 level. Odblokowano nowy grawerunek. Ja muszę ogarnąć te grawerunki. One coś czuję mogą być całkiem OP i całkiem spoko, a ja ich w ogóle nie używam, co jest głupie. Ale to gdzieś tam, jak będziemy u Kowala, bo to chyba się w ogóle u Kowala robi. Jezus Maria, Phobos, co ty robisz? Chodź tu. No jedź przed siebie, niekoniecznie musiałeś to kółko zrobić, ale okej. Okay. Znaczy, no tak, to daleko sobie zajechaliśmy tym koniem, oj. Także dobra, wspinamy się tu, w sumie mógłbym przejechać konno, nie wiem czy on się tutaj teleportuje? Nie teleportuje się, dobra, to jeszcze musimy kawałek odejść. O, teraz jest gdzieś za mną, ale wraz się chyba nie teleportuje, a nie, dobra. Dobiegnie do mnie, już bezproblemowo. Jeszcze przy okazji drewno, o super, zahaczyliśmy o nie. I tu już możemy w miarę prostą drogą pojechać do punktu. Znowu mnie jakiś jebany niedźwiedź goni. Skąd tu tyle niedźwiedzi w ogóle? To mnie zastanawia. Świątynia Artemidy. Tę nową lokację. Jakby nie wiem po co jadę tak bardzo naokoło, już mi się z konia nie chce schodzić. Tu mamy ścieżkę. Specjalnie przygotowano, żeby tu wjeżdżać, także chodźmy już po niej. I co, to tak po prostu jest taka świątynia. Aha, ona jest jakaś zrujnowana. No spoko. I mamy tu oczywiście punkt synchronizacyjny, także wspinamy się. No ha, mamy jakiś posąg Artemidy. A nie, to nie jest posąg Artemidy. Nie wiem, kogo to jest posąg. Nieważne, synchronizujemy. Może zaraz do niego podejdziemy, bo to może jakieś miejsce historyczne, to dostaniemy trochę chociaż doświadczenia za to. O, jak widzicie, trochę tej wyspy tam jeszcze przed nami jest i to wszystko będziemy chcieli zeksplorować. No na pewno nie zdążymy w tym odcinku, bo zostało nam raptem 10 minut, ale w kolejnych na pewno, myślę, dwóch, trzech powinniśmy całą wyspę ogarnąć. Wzrasta percepcja Ikarosa, nawet mamy jakiś namiocik. Jakąś tą statuę, no i słuchaj, już więcej ciekawego nie ma, mam jakieś tylko wazy, dzbany i tak dalej. Dobra, to tutaj mamy tajnik, nic nam się więcej nie odkryło. Także ciśniemy do niego, zobaczymy co tam będziemy musieli zdziałać, chodź Phobos. Phobos, czy ty się zabijesz jak stąd zeskoczysz? Na szczęście nie, jesteś całkiem trzymałym koniem i umiesz całkiem fajne sztuczki, jeśli chodzi o zjeżdżanie ze stromych urwisk i gór. Także jak najbardziej szanuję. Nawet się powiem, mniej bagujesz niż płotka. To jest wyróżnienie. Chodź tutaj. Jakoś sobie. W ogóle jakie fajne jeziorko, takie górskie oko. Ala. Bardzo fajne, bardzo ładne miejsce.
Ale pytanie mamy tutaj. Być może tam by się coś znalazło z jakiejś tabliczki. Aha, to jest dokładnie jezioro Hery. No spoko. O, niedźwiedź, ups. Co ja mam? Aha, dobra, ja mam go pewnie zabić, tak. Czy ja mogę do niedźwiedzia podejść i mu zajebać? Mogę! Atak z ukrycia. Nice. A to budzik, nie niedźwiedź, ale wielki był. Myślałem, że to niedźwiedź. Dobra, no to szybko poszło, bardzo sprawnie, bardzo fajnie. Także jedziemy do kolejnej lokacji, tu gdzieś była bitwa, widzę. No dobra, zobaczymy. Tu mamy jakiś pytajnik zaznaczony, ale nas najbardziej interesuje do tamtego regionu oczywiście punkt synchronizacyjny, bo on nam pokaże więcej, myślę, ciekawych rzeczy. O, tu już na przykład pewnie mamy jakiś obóz do zbadania. Jezus Maria, co ten koń odpierdala? Jebany. Dobry jest. Trzeba mu to oddać. Dobry jest. No tu jest jakiś obóz jakby. Czy nie jest? No jakby jakiś opuszczony obóz, bo mnie nikogo tu nie ma, nikt mnie nie atakuje. Przecież niby ogień się dymi. Dobra, nie wiem, o chuj chodzi. Czy tu naprawdę nie ma pytań? Jest jeden pytajnik na tak wielki na taką wielką płać terenu? Mam wrażenie, że to jakaś taka bardzo mocno poboczna wyspa, na której zbyt wiele rzeczy nie ma. Ciekawe. Czy ktoś krzyczał pomocy, czy mi się wydawało? Ja to nie jeździć coś krzyczał, ale... Co on krzyczał? No, byłem praktycznie pewien, że krzyknął help. Ale no chyba jednak nie, bo nie ma żadnego questa. Także się tym za bardzo zainteresować chyba nie możemy. Ciężko stwierdzić. Mam nadzieję, że ten pytajnik to będzie punkt widokowy, bo tam jest jakaś forteca. Ewentualnie to będzie forteca do zrobienia. Też jest to jakaś opcja. Ale mówię, zdziwię się, jeżeli tu nie będzie żadnego nawet punktu synchronizacyjnego. No to jest forteca zdecydowanie do zrobienia. Także zaraz ją sobie ogarniemy. No ale pytanie, czy to naprawdę jest tylko jeden pytajnik w okolicy? Znaczy, no jest to oczywiście jakaś opcja. Nie mówię, że to jest zła opcja, bo dzięki temu będziemy mieli większość wyspy zeksplorowane do końca tego odcinka. No ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Także dobra, tu jeszcze nikt do nas wątów mieć nie będzie. No a tu mamy całą potężną fortecę. Będziemy osłabiać trochę władzę Spartan w rejonie, ale to nic. Jakby no jesteśmy neutralni w tej wojnie, tak? A i tak mam zadania, które zarówno służą, jak i przeszkadzają tak naprawdę Sparcie. No coś jeszcze mi tutaj się zaznaczy ciekawego? Tu coś mamy. Pewnie jakieś tajne wejście czy coś. Nie, jakiś skarb po prostu. No dobra, jeszcze polatajmy, bo o właśnie, tu na przykład mamy dwójkę przeciwników, których wcześniej nie widziałem. Trzeba ich jak najwięcej oznaczyć, zanim się to wbije, bo później się jacyś pojawią z dupy i napsują nam tutaj krwi. Jakoś bardzo dużo ich tutaj nie ma tak naprawdę. Także powinno się udać całkiem sprawnie. Dobra. W takim razie lecimy. A jakiś dowódca? Dobra, dowódcę mam zaznaczonego. I pewnie jest tylko jeden, tak, Polemarcha. O kurwa, macie, tu jest gościu. Jezus Maria, dobrze, tutaj mamy chwilę spowolnionego czasu. Okej, no to od razu idziemy zabić tego, co jest tutaj. Mam nadzieję, że się gnojek nie odwróci. Akurat jak ja podejdę. Nie powinien. Dobra. Okej. No tak jak mówię, no osłabiam tutaj Spartan w regionie, ale to nic. Tu kolejny idzie, także go też sobie zaraz wciągniemy za winkiel. I okej, umieraj. No wciągnij go tu, Cassandra, serio. Tak w przejściu zostawiasz ciało nieładnie. Nieprofesjonalnie, że tak powiem. Dobra. Chodźmy tu na górę. Czy ktoś tutaj idzie? Chyba nie. Znaczy tak, dobrze by było im wyłączyć posiłki. Co, może chodźmy tędy na razie. O, znaleźli ciało. Okej, to niedobrze. Ale to w takim razie idziemy ich zabić. Mogę, mogę, dobra. I uwaga, teraz ty. Dobra. Teraz tak, bo tu idzie kolejny kolega, to na niego zaskoczymy sobie z góry. Sprawnie. Jak oni się w ogóle fajnie zatrzymują, akurat jak chce się ich zabić.
Tak, żeby oczywiście animacja gdzieś nie musiała się rekalkulować. Gość się w tą stronę patrzy, prawda? Czy nie? Bo nie widzę. A, dobra. Zobaczył mnie. Ale to dobrze, to on tu podejdzie. To nawet lepiej. Czy ja i tak odejdę już do tego czasu. Tak po prawdzie. Ale niech tu podejdzie to. Zrobimy tutaj sobie taki kociołek śmierci. Ups, ktoś mnie zobaczył. Niekoniecznie chciałem, żeby to się stało. Ale to dobrze, to oni może tutaj podejdą, to ich sobie zabijemy. Oj, dobra, ten schodzi, ten idzie tam, a ten przyjdzie do mnie chyba. Jakby... No dobra, może na razie nie. Ale tutaj... Ale tutaj jak najbardziej bym sobie zrobił... Tak... O... I tego drugą. Nice. No i dobra, i w sumie bardzo dużo przeciwników dzięki temu w tym jednym miejscu zabiłem, także całkiem spoko. Chodźmy zebrać przy okazji skarb, który tutaj jest. Zaraz im jeszcze poniszczymy zapasy. Być może przejmiemy. Znaczy, myślę, że pomożemy po prostu dla Spartan ewentualnie tutaj obronić się przed najazdem Aten, bo oczywiście będę miał taką opcję. Równie dobrze mogę obniżać siłę polis, pomagać im wygrać i tak w koło Macieju, tak naprawdę. O, patrzcie, tam jest jeden pan kolega, którego wcześniej nie zaznaczyłem. Coś jeszcze tam do zaznaczenia, niby. Gdzieś coś jeszcze, czego nie znalazłem. A, więźniów, dobra. No spoko, to jeszcze gdzieś tam się ogarnie. To teraz tak. A, tu w ogóle też mamy skarbiec polis. Do ogarnięcia ewentualnego. Dobra, zacznijmy już coś tutaj też palić pomału. Nie wiem, czy to jakiś ogólny alarm podniesie, czy coś. Ciężko stwierdzić. Dobra, wejdźmy tutaj na razie do tego budynku. Tu gdzieś mają jedne zapasy. Muszę tylko pamiętać, żeby je najpierw przeszukać, bo w nich są cenne rzeczy. O właśnie, dużo rzeczy do ulepszeń. Także palimy. No właśnie, i co teraz? Jakoś to trzeba sensownie rozegrać. Oho. Wybaczcie. Musiałem kichnąć, mam nadzieję, że to wyciąłem. No jeżeli nie, to wiecie, że kichnąłem, ale jakbym wyciął, to tak tylko mówię, czemu byłem przez chwilę cicho. A czemu tam tego nie mogłem doskoczyć? Nie wiem, dobra, ale bym zabrał ciało stąd na szybko. I schował w krzaczorki. Dobra. Dobra, więc co w sumie? Zróbmy sobie może tak. O, dobra, ten gościu tego nie zauważył. Jego strata, bo zabijemy go w ten sposób. Czy ktoś mnie z góry wykrył, czy mi się wydawało? Chyba nie, wydawało mi się, dobra. Zanim uwolnimy więźniów, jeszcze tutaj jeden pan kolega do zabicia. Dobra. No już tu polis mocno osłabione. Teraz tak, przeszukujemy to i rzucamy. Nie to, tylko pochodnie. O kurwa mać. Dobra. No i nic lepszego już zrobić nie mogłem w tym momencie. Tak naprawdę. I niestety tego pana, którego najbardziej by mi zależało, żeby mu zrobić jakieś ciche zabójstwo. Oczywiście tego nie zrobiłem. Dobra, na szczęście strzały mamy. Z tego co widzę. Także nie powinno być problemów. Przypieprzymy mu parę razy potężnymi strzałami i to będzie tyle. Dobra. Chujok go wyjebało, śmiesznie. Dobra. A trochę nie do końca tak jak planowałem i jak chciałem, ale większość przeciwników nie żyje, także jeszcze tutaj tego jednego zabijemy, który idzie sobie teraz na górę. Nie wiem, czy ja bym mógł coś ten... W ogóle łowca jest gdzieś blisko, chwilę. Spłaćmy wszystko. Dziękuję. Dobra, tak, czy ten gość się odwróci? Na szczęście nie. Ma tutaj, widzę też jakiegoś lwa. Na szczęście pan najemnik nie ma nic do nas, także bardzo spoko. Zabijamy tego pana. Dobra. No i tak jak mówię, większość tutaj osób zabita. Uwolnijmy więźniów. Mamy tutaj tego. Kto mnie atakuje? Aha. Okej, czyli jednak mnie atakuje ten najemnik. Tylko czemu, skoro spłaciłem nagrodę? Nie wiem, dobra, ale złupimy sobie skarbiec polis. Dobra, przywódca polis jest wrażliwy na atak.
Nie chce mi się walczyć. Dostępny podbój, spoko. Ale jakby nie chce mi się. Mogę tego dziabonga... Nie mogę tego dziabonga zabić po cichu, jak jestem w trybie walki, ale gówno. Dobra, ja sobie tam popalę tutaj im to wszystko. Tak naprawdę to bez znaczenia, czy oni mnie ścigają, czy nie. Jeszcze gdzieś jest jeden więzień, aha, dobra, tam gdzieś na górze. Nie chcę mi się z nimi walczyć, jakby... I don't care, pobiegamy sobie trochę, pobawimy się w kotka i myszkę. Nie będzie problemów z ich okradaniem w międzyczasie tak zwanym. Chodźmy tędy. Trochę sobie poskaczemy w kółeczko. No widzicie, jesteście... Cioty jesteście. A, nie zrobiłem tego. Nie zrobiłem w sumie alarmu. Także zaraz pewnie zawezą posiłki, ale to i tak już do tego momentu powinniśmy to miejsce opuścić raczej. No wdrap się. Kassandro. Kassandro! Kassandro! Tuch... No. Kurwa, no gra mi pokazuje, że X-em, a chuja się dzieje jak nacisnę X-a. Dobra, jeszcze raz do góry. Do góry. Przyszykujemy. Jeden więzień, gdzieś tam na górce. Okej, dobra. Weź, dobra, gin, Jezus Maria. A, dobra, jeszcze. Jeszcze mnie popchnął w dobrą stronę, jaki kurde pomocny kolega. Dobra, więźniu, chodź. Dobra. I jeszcze jedna rzecz, zanim uciekniemy, to założymy tylko tą pułapkę, żeby więcej ich tu nie przyszło. I dobra, możemy uciekać. Elo! Uciekniemy jak profesjonalni asyni, czyli schodząc po ścianie. Okej. No i dobra, no i ogarnięte. Jakoś nie super ekstra sprawniej po cichu, ale źle też nie było moim zdaniem. Nawet całkiem spoko nam to wszystko wyszło. Moje pytanie, no właśnie, pojawiło się tutaj trochę pytajników po drodze i możemy pójść zrobić podbój. To zrobimy na początku kolejnego odcinka, a później dalej będziemy eksplorować tą lokację, robić pytajniki i tego typu rzeczy. Tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah.